Witajcie, z tej strony Piotr. Obiecany pierwszy film z kilku, które zaplanowałem na okres świąteczny. Omnibus, który naprawdę przykuwa wzrok. Postać Oriona, Iggy Darkseida, Walter Simonson. Kupiłem ten album w sumie ze względu na Thora, którego też Simonson stworzył. Może skromne zdobienie albumu, ale nie wygląda źle. Z czym się je ten album, że tak się wyrażę? Głównie wiadomo, chodzi o starcie Oriona z ojcem. Simonson naprawdę daje czadu. Poznajemy całą prawdę o Orionie, o tym, co go łączy z Darkseidem i co znaczy być bohaterem w kontynuacji dzieł Kirby'ego. Simonson czerpie garściami i wykorzystuje postaci legendarnego Kirby'ego. W sumie można by o tym albumie nic nie mówić, tylko pokazywać kolejne strony. Pięknie są zrobione. Nasz bohater tytułowy traci naprawdę wiele. I to dzięki swojemu ojczulkowi, który już na niego czeka. Sekwencja następnych paneli, na których widać, jak dochodzi do konfrontacji ojca z synem. Naprawdę zapiera dech w piersiach, przynajmniej dla fanów twórczości Simonsona. I zaczyna się. To jest piękne. Przechodzimy potem do ich upadku.
Nie no, ilustracje są takie, że zapierają naprawdę tak w piersiach. Ale fabularnie jest również bardzo dobrze. Nie żałuję zakupu. Jest równie dobrze jak wtedy, gdy czytałem Thora by Simonson, o którego też film będzie niebawem. Udaje się tutaj scenarzyście, rysownikowi to, co założył, czyli wykorzystanie dzieła Kirby'ego i zrobienie z niego nowej rzeczy, można powiedzieć, rozwinięcia postaci. No, czyż to nie jest piękne? Jest i nasz Dark Side ponownie. Ale długa droga, żeby do jego powrotu nastąpiła. Anti-life equation. Na wielu płaszczyznach nasz główny bohater musi się zmierzyć z przeciwnościami. To tak przyciąga, że to nie jest prostolinijna opowieść, ale ma dużo zaskoczeń, dużo niespodzianek. Się po prostu nie nudzi. Niektórzy narzekają na konstrukcję tego albumu, że Tales of New Gods jest na końcu, ale według mnie jakoś bardzo to nie przeszkadzało w czytaniu. Galeria okładek. Cosmic Odyssey też będzie film o tym. To jest jedna z lepszych historii i ma duże znaczenie dla DC, Zielonych Latarni głównie.
tam. Jeżeli ktoś szuka dobrej historii ze starego z DC, lubi Simonsona tak jak ja, to nie ma się nad czym zastanawiać, tylko spróbować znaleźć w dobrej cenie tego Oriona. Historia jest fajnie prowadzona, do tego ilustracje bardzo dobre. Nasz bohater kształtuje się na wielu, wielu płaszczyznach. Nic tylko czytać, cieszyć się i oglądać.